od jakiegoś czasu. Dlaczego tutaj jesteśmy? Dlatego, że Bóg powiedział do Abrahama, i to tylko jedno wystarczy, powiedział mu: uczynię z ciebie wielki naród, że i tak bardzo, że staniesz się błogosławieństwem dla innych narodów. I powiedział coś takiego: ktokolwiek będzie cię błogosławił i twój naród, to ja go będę błogosławił. A ktokolwiek będzie cię przeklinał, albo oryginał mówi, lekko cię traktował, dlatego ja przeklnę. To jest bardzo poważne słowo, dlatego jesteśmy na ulicach, żeby publicznie stanąć za narodem żydowskim, żeby powiedzieć prawdę o trudnej historii, która się wydarzyła w tym mieście 71 lat temu, żeby powiedzieć słowo przepraszam, czego nie zrobili nasi ojcowie, ale żeby też opowiedzieć się za narodem żydowskim i przeciwko wszelkim formom współczesnego antysemityzmu. To wydarzenie w Kielcach 4 lipca 1946 miało publiczny charakter. Dlatego my chcemy publicznie zamanifestować nasze przywiązanie do narodu żydowskiego i publicznie okazać mu solidarność. Jan Paweł II powiedział: antysemityzm to grzech przeciwko Bogu i ludzkości. Nie można być chrześcijaninem, będąc antysemitą. A Jezus Chrystus powiedział w Ewangelii Jana 4:2: zbawienie pochodzi od Żydów. To Izrael dał nam Mesjasza, Pismo Święte, proroków i apostołów. Jest wiele innych powodów, ale może będzie jeszcze okazja o tym powiedzieć. Ale chcemy rozpocząć to szczególne wydarzenie w centrum tego miasta. Chcemy w sposób szczególny uhonorować dzisiaj naród żydowski. Macie ze sobą, uczestniczy, macie oczywiście kartki z tekstem Hatikwy, hymnu Izraela. Po prostu zaśpiewajmy go razem. Agnieszka Urbaniak nas w tym poprowadzi, więc proszę wszystkich, którzy chcą uczcić Izraela, żebyśmy powstali teraz do hymnu. Dźwiękiem szofaru, który powie nam coś takiego: mój lud, twój lud, mój Bóg, twój Bóg. Marcin Boczek.